25 października na blogu SC Software pojawiła się informacja na temat Salt Lake City, czyli miasta, które zobaczymy w DLC Utah. A więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od SC Software. Dzisiejsze informacje będą dotyczyły nadchodzącego DLC Utah. A dokładnie dzisiaj będzie mowa na temat Salt Lake City, czyli największego miasta, które zobaczymy w tym oto DLC. No i cóż, dzisiejsze informacje, no to jak to bywa przy takich informacjach, to przede wszystkim screenshoty. Mamy ich aż 14, które pokazują nam różne tutaj okolice, miejsca właśnie tego miasta. No i jest też trochę tego opisu pod nimi. No i cóż, może od razu przejdę do tego postu i tak, co oni piszą na początku. Przejazd przez Utah to nie tylko skały i pustynia. Jadąc na północ od stanu, natkniesz się na bardziej zaludnione miasta, w tym tętniącą życiem metropolię Salt Lake City, która służy jako główne centrum przemysłu, biznesu i transportu. I faktycznie Salt Lake City na pewno będzie pełniło dużą rolę, jeśli chodzi tutaj o różnego rodzaju ładunki właśnie w stanie Utah. No i cóż, przejdźmy tutaj do pierwszych czterech screenów i tu mam akurat widoki z obwodnicy właśnie tego oto miasta. Jak widać tutaj w tle mamy różnego rodzaju fajne budynki, zwłaszcza tutaj widać takie specyficzne, widać tutaj są te szczegóły porobione. Tutaj jakieś kolejne detale, tu jakaś fajna reklama nawet jest. Miałem takie pierdółki, ale naprawdę fajna rzecz. W tle mamy akurat, jak widać, jakiś park tutaj. No i cóż, fajnie to się prezentuje oczywiście. No i kolejne tutaj tereny oczywiście tego miasta. No i to są te pierwsze cztery screeny. Stolica Utah jest kluczowym punktem infrastruktury drogowej stanu, ponieważ łączy autostrady międzystanowe Interstate 15 i 80 tuż obok centrum miasta. Ponieważ wielu z Was jeździ po tych trasach, zalecamy nieco zwolnić, aby zobaczyć piękną panoramę miasta. I faktycznie będzie co tu zwiedzać, bo naprawdę, zwłaszcza w nocy na tym screenie, jak widać, bardzo fajnie prezentuje się widok na to miasto, bardzo fajnie co się prezentuje. To jeszcze wcześniejszy screen, chociaż w sumie podobny do tego w sumie pierwszego. Tutaj akurat jak widać, no dalsze tereny od tego miasta, tutaj akurat jakieś zbiorniki wodne, w ogóle tutaj jakieś ptaki lecą, tego jeszcze nie widziałem w ogóle w grze. I tutaj akurat jakieś skrzyżowanie. Co mamy dalej? Podobnie jak wiele amerykańskich miast, Salt Lake zostało zbudowane na siatce, która tworzy te piękne, długie ulice, pozwalając kierowcom zobaczyć w samym sercu miasta i poza nim. Od wysokich biurowców po religijną świątynię Salt Lake City, miasto tętni życiem. I w sumie powtórka. No dobra, i kolejny akurat screenshot, to będzie ten, bo tutaj akurat ta czeska technika jest od prawej do lewej, więc można się tutaj trochę pogubić. To akurat jakieś strefy przemysłowe i jakaś ciekawa fabryka chyba. Idąc dalej, kolejne jakieś tereny tutaj przemysłowe. Chyba już nie jest jakiś budynek przemysłowy, bardziej jakaś, bo ja wiem, biblioteka, uczelnia, jakiś budynek publiczny, coś w tym stylu. Tutaj kolejne jakieś fajne widoki z autostrady. Tutaj akurat przedmieście, widać nawet kucyki, są tutaj jakieś koniki tutaj po prawej stronie. I przy okazji policję można jeszcze zobaczyć stanu Utah. I tutaj akurat widok na złomowisko, które robi naprawdę fajne wrażenie. I akurat, żeby było klimatycznie, ktoś tutaj resztki byłych samochodów wiezie. No i cóż, w sumie ze screenów to tyle. I oczywiście podczas podróży znajdziesz także wiele różnych i być może zaskakujących miejsc wokół miasta. Od parków wodnych po wielkie słone jeziora, które nadały stolicy swoją nazwę. Pamiętaj, aby dodać Utah dla American Truck Simulator do listy życzeń Steam, aby być pierwszą, która to odwiedzi. No dziwnie brzmi, ale po prostu przypomnienie, żeby dodać po prostu DLC Utah do swojej listy życzeń na Steamie. Oczywiście jeśli ktoś czeka na to DLC. I cóż, jeśli chodzi o te informacje, to tyle. A więc zachęcam do ocenienia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!